Gdzie to było? Sylwia, masz gościa. Królowo, nawet nie wiesz, jak długo cię szukałem. Boże, ten dzień jest naprawdę... cudowny! Ja już prawie zapomniałem, jaka ty jesteś piękna. Jacek... Sylwia. Tak sobie myślę, że powinniśmy się spotkać po pracy. To już wiemy, że raczej myślenie ci nie wychodzi, przepraszam. Poczekaj, tylko mnie wysłuchaj, okej? Na serio po tej akcji z ciuchami nie korciło cię, żeby zobaczyć, w jakich innych dziedzinach życia mamy podobne upodobania? Nie. No tak, nie pomyślałam, że jesteś tego typu facetem, który nie rozumie słowa nie. Doskonale rozumiem, tylko zastanawiam się, dlaczego jesteś tak namiecieli. Tak, gdybyś od początku powiedziała, że nie lubisz facetów, to może... Nie lubię facetów? Tak to sobie wymyśliłeś? A nie pomyślałeś, że może ja po prostu nie lubię ciebie? Auć. Sylwia! Nie lubię cię, nie kocham cię, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Kocico! Zostaw mnie, kocinie! Dobrze, dręcz mnie, poniżaj. Ja to uwielbiam. Sylwia, ty jesteś dla mnie wszystkim. Wszystkim. Ja bez ciebie usycham, jakbym był chory, jakby mi wyrwali serce. Nic mnie to nie obchodzi, zostaw mnie! Oh, ale kocico, teraz jak jesteś wolna, my nareszcie możemy się pobrać. Pobrać? Ty już chyba kompletnie zwariowałeś. Tak, na twoim punkcie. Sylwia, czy ty rozumiesz, że ja, odkąd się rozstaliśmy, ja nie uprawiam seksu? Nie mogę się zmusić, żeby dotknąć innej kobiety, tylko ty mnie tak rozpalasz. Wzruszające. Prawda? Więc wbij sobie do tego swojego durnego łba, że nie chcę cię więcej widzieć. A przypominam, że pracuję w kancelarii adwokackiej, więc zakaz zbliżania się mogę załatwić od tak.